Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik pod tytułem Quick Tip, czyli taka szybka rada lub kilka wskazówek na temat tego, jak możemy maksymalnie przedłużyć trwałość lakieru do paznokci. Ja z tym miałam zawsze wieczny problem i u mnie lakiery trzymały się maksymalnie 2 dni. Zwykle już w dniu pierwszym miałam odpryski, a najpóźniej na drugi dzień i musiałam tego lakieru się po prostu pozbyć. Więc dlatego też przede wszystkim z tego powodu nie lubiłam nigdy malować moich paznokci i zwykle malowałam je tylko od czasu do czasu na jakieś wyjścia na wieczór, a później już na drugi dzień musiałam właśnie lakier zmyć, bo miałam tak straszne odpryski. I w ostatnich miesiącach odnalazłam sposób dla siebie, dzięki któremu moje paznokcie, lakier na paznokciach trzyma się znacznie dłużej. Ten na przykład tutaj, który mam teraz obecnie, mija już 4. dzień, zaczął się dzień 5. i ten lakier wciąż nie ma żadnych odprysków, po prostu to jest dla mnie ogromny cud. Widzę tylko, że na końcówkach zaczyna się pomału ścierać. Nie wiem, czy wytrzyma ten 5. dzień, czy może będę już musiała zmyć, ale to jest ogromny sukces. Tutaj też wiadomo, że niektóre lakiery ogólnie lepiej lub gorzej współpracują z naszymi paznokciami. U mnie właśnie najlepiej jakoś sprawdzają się te lakiery zlimitowane, tak jak właśnie ten tutaj Spitfire, który pokazywałam też ostatnio na blogu, lub na przykład limitowanki Essence, to one u mnie też zwykle najdłużej się trzymają. Nie wiem, czy te lakiery produkują jakoś inaczej, ale one są naprawdę świetnej jakości. I też lakiery Pieryny trzymają się całkiem fajnie na moich paznokciach. Tutaj musimy oczywiście, każda z nas musi dla siebie odnaleźć swoje te ulubione lakiery, które trzymają się na naszej płytce najdłużej, ale chciałabym Wam właśnie dać kilka wskazówek, które mi bardzo pomogły. Pierwszą z nich to jest oczywiście mieć zadbane paznokcie, bo szczególnie na rozdwojonych paznokciach żaden lakier nie będzie się dobrze trzymał i będzie bardzo szybko odpryskiwał. I u mnie tutaj sprawdziło się rewelacyjnie serum do paznokci, dostępne w aptekach, Regenerum. Ono kosztuje chyba kilkanaście złotych, jeśli się nie mylę. To jest już obecnie pusta tubka, już muszę iść do apteki po drugą. I w skład tego serum wchodzą różne olejki. To naprawdę ma znaczenie, jakie to są olejki, ponieważ ja, jak wiecie, uwielbiam wszelkie oleje, masła i w mojej pielęgnacji, i kiedy ich używam, to też zwykle wmasowuję je w dłonie i w skórki wokół paznokci. Ale widocznie to nie były te oleje, ponieważ nic z moimi paznokciami nadzwyczajnego się nie działo. Dopiero po zastosowaniu tego serum moje paznokcie się naprawdę polepszyły. Nie są wciąż w idealnym stanie, wciąż się przesuszają czasami i czasami też rozdwajają, ale jest po prostu o niebo lepiej. Ja to serum stosuję tylko na noc. Przed spaniem po prostu tym pędzelkiem nakładam na paznokieć i na skórki wokół paznokcia i wmasowuję. Jeśli tak jak teraz mam lakier na paznokciach, to po prostu pędzelkiem nakładam wokół tutaj paznokcia na skórki i też tutaj na wewnętrznej stronie paznokcia. I to serum naprawdę sprawiło, że moje paznokcie wyglądają o niebo lepiej. Ale kluczowy produkt tego filmiku w sumie, o którym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać, to jest produkt, który właśnie sprawił, głównie to on właśnie sprawił, że lakier na paznokciach trzyma się u mnie znacznie dłużej, i to jest odtłuszczacz do paznokci. Tutaj mam akurat marki Sensik, dostępny w drogeriach Natura za kilka złotych. To jest, myślę, obojętnie z jakiej firmy stosujemy taki odtłuszczacz, bo chodzi o samą zasadę. Ten, muszę przyznać, że jest bardzo fajny, pachnie winogronami, zapach ma naprawdę bardzo przyjemny, ma fajny dozownik, przez który właśnie bardzo fajnie się wylewa ten produkt na wacik i jest niesamowicie wydajny. Przy tym oczywiście tani, no i co najważniejsze, naprawdę skuteczny. Ja o tym produkcie przeczytałam gdzieś kilka miesięcy temu na którymś z urodowych blogów i pomyślałam, kilka złotych nie zaszkodzi wypróbować. I byłam po prostu zdumiona, jak on działa, bo już sam właśnie ten odtłuszczacz sprawił, że u mnie lakiery trzymały się znacznie dłużej. Trwałość się przedłużyła normalnie, no nie wiem, o 100%, jak nie więcej. No bo tak jak mówię, teraz już 4 dni minęły i ten lakier wciąż jest bez odprysku, więc nawet więcej niż 100%. Ja ten odtłuszczacz zawsze wylewam na wacik i na czyste paznokcie oczywiście przemywam czyste paznokcie, po czym czekam zwykle minutę, żeby ta reszta odparowała. I od razu kładę kolorowy lakier. Ja zwykle nie stosuję bazy, ponieważ kiedy maluję paznokcie, to chciałabym, żeby ta kolorowa emalia przyczepiła się jak najlepiej właśnie do paznokcia. Więc po tym odtłuszczaniu od razu kładę 2 warstwy lakieru do paznokci i po chwili, gdy odczekam, kładę jakiś top coat. Myślę, że jeśli znalazłabym jeszcze jakiś top coat, jeśli dla mnie taki istnieje, który okazałby się dla mnie totalnym KWC, to bym mogła jeszcze bardziej przedłużyć trwałość lakieru. Ja tutaj muszę powiedzieć, że u mnie różne top coaty, które testowałam w swoim życiu, sprawdzały się bardzo podobnie, czyli po prostu nabłuszczały, czasami sprawiały, że lakier szybciej wysychał, ale nie zauważyłam jakiegoś drastycznego przedłużenia trwałości lakieru. Czasami nawet top coatów nie kładę. Ja tutaj mam na przykład jakiś jeden z Spitfire i też z Pieryny i one są dla mnie naprawdę bardzo podobne.
Nie wiem, czy wy macie jakiś taki ulubiony właśnie KWC wśród top coatów. Napiszcie koniecznie w komentarzach, bardzo lubię na ten temat czytać, więc ciekawa jestem, czy macie jakieś ulubione produkty. I napiszcie, czy znacie oba te produkty, czyli odtłuszczacz i to serum do paznokci. Jeśli tak, to jak to u was się sprawdza? Jeśli ich nie znacie, to koniecznie wypróbujcie i dajcie znać, czy u was właśnie też się sprawdziły i przedłużyły trwałość lakieru do paznokci. Więc to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że filmik był przydatny. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam ciepło i żegnam się z wami do następnego filmiku. Pa!